Identyfikator podmiotu SCP-407. Klasa podmiotu zneutralizowany. Specjalne czynności przechowawcze. W momencie pozyskania SCP-407 było nagrane na kasecie kompaktowej. Obecnie SCP-407 jest zapisane jako cyfrowy plik audio na SCP-407 nie może być odtwarzane pod żadnym pozorem, wyjąwszy warunki testowe i tylko za pozwoleniem O5. Badanie SCP-407 musi odbywać się w kompletnie dźwiękoszczelnym otoczeniu. Wszystkie narzędzia i przedmioty muszą być wysterylizowane w celu usunięcia pyłków, zarodników grzybów, nasion roślin oraz jak największej ilości bakterii, jak to tylko możliwe, aby opóźnić negatywne efekty SCP-407. Opis. SCP-407 jest pieśnią w niezidentyfikowanym języku, najwyraźniej śpiewaną a cappella. Głosy są uznawane za ludzkie. Taśma zawierająca SCP-407 została znaleziona z jednym nagraniem długości około 30 minut, choć gwałtownie zakończenie sugeruje, że może istnieć więcej. Pieśń została opisana przez wszystkich słuchaczy jako kojąca, wspaniała, piękna i tym podobne. Podczas odtwarzania SCP-407 w zasięgu słuchu wydaje się zachodzić gwałtowny podział komórek. Ów efekt zdaje się zachodzić na poziomie komórkowym i nie wymaga od obiektu zdolności słyszenia muzyki. Zmiany wydają się na początku dotyczyć jedynie organizmów wielokomórkowych, jednakże szybko zaczynają wpływać na mitozę w organizmach jednokomórkowych. Podczas pierwszej minuty kontaktu wszystkie istoty wielokomórkowe wydają się zdrowieć. Podmioty cierpiące z powodu niedożywienia, blizn, ran fizycznych lub chronicznych chorób wydają się odzyskiwać zdrowie już po minucie wystawienia na działanie SCP-407. Udowodniono, iż leczy ono m.in. chorobę Alzheimera, Crohna, uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego oraz normalnie śmiertelne infekcje lub rany. Co interesujące, nie dotyczy to nowotworów złośliwych, choć stan pacjentów znacznie się poprawia. Podczas drugiej i trzeciej minuty kontaktu podmioty zaczynają doznawać zbędnego i nieograniczonego rozrostu komórek, manifestującego się poprzez zmiany skórne. Owe zmiany wydają się być głównie nowotworami oraz złogami tłuszczu i wapnia, które, choć czasem bolesne i speczące, nie stwarzają zagrożenia dla życia. Podczas czwartej minuty kontaktu zachodzi przyspieszony rozwój bakterii i grzybów, tworząc coraz bardziej niebezpieczne warunki dla wystawionego na nie życia, nawet w stanie podwyższonego zdrowia. Problemy oddechowe i trawienne pojawiają się rychło w większości przypadków i pogarszają wraz z upływem czasu. Wpływ po 5 minutach oddziaływania SCP-407 różni się w zależności od próby. W każdym przypadku śladowe ilości roślin lub grzybów oraz wszystkie obecne zwierzęta zaczynają niekontrolowanie rozrastać się i mnożyć w różnym tempie, tworząc nowe formy życia. Wyniki całkowicie różnią się w zależności od testu oraz obiektów obecnych podczas odtwarzania SCP-407. Dodatek 407-01. SCP-407 zostało znalezione w domu profesora, który niedawno powrócił z ekspedycji w regionach amazońskich Brazylii Północnej. Agenci zostali po raz pierwszy zawiadomieni o potężnym SCP, kiedy Dodatek 407-02. Pleśń, którą pozyskano w efekcie drugiego testu SCP-407, wydaje się być odmianą Cordyceps fungi. Zauważono podobieństwo do pleśni, na którą napotkał się SCP-507. Z obawy przed podzieleniem podobnego losu do tego zaobserwowanego przez 507, test z użyciem SCP-407 zostają ograniczone do używania jedynie pierwszych 20 minut nagrania. Dodatek 407-03. Dziennik eksperymentów SCP-407. Test pierwszy. SCP-407 odtwarzane przez 28 minut i 32 sekundy. Jeden personel klasy D. Obszar badań niewysterylizowany.
25 sekunda. Obiekt melduje, że podoba mu się muzyka. Zaobserwowano, że usiłuje nucić do taktu. 45 sekunda. Obiekt melduje, że jej kolano, uszkodzone wiele lat wcześniej, przestało boleć i odzyskało sprawność. Minuta 25 sekund. Obiekt zaczął robić pompki. Wydaje się znajdować w stanie euforii spowodowanym jej kondycją fizyczną. Obiekt wygląda młodziej i przejawia wyraźny przyrost muskulatury. Trzecia minuta. Obiekt zaprzestaje ćwiczeń. Melduje zawroty głowy i skurcze brzucha. Obiekt zaczyna drapać lewe ramię. Trzecia minuta, 40 sekunda. Obiekt cierpi na niekontrolowaną biegunkę i zdaje się odczuwać wielki ból. Odciski zaczynają się pojawiać na lewym ramieniu. Niewielkie rośliny pojawiają się w różnych miejscach pomieszczenia testowego. Czwarta minuta. Odciski na skórze obiektu rozprzestrzeniają się po całym jego ciele, nabierając białowego zabarwienia. Obiekt melduje, że nie czuje już bólu. Czwarta minuta, 30 sekunda. Skóra obiektu zostaje kompletnie pokryta grubą, nierówną warstwą odcisków. Obiekt zaprzestał komunikacji. Na podłodze i ścianach zaobserwowano rośliny w zaawansowanym stadium rozwoju. Piąta minuta, 10 sekunda. Obiekt zaprzestał ruchu i jest ledwo rozpoznawalny przez trwającą deformację skóry. Uniform klasy D na obiekcie znika z przyczyn nieznanych. Szósta minuta, 45 sekunda. Obiekt jest kompletnie nierozpoznawalny jako człowiek, przyjmuje formę kopca pokrytego odciskami mięsa ludzkiego. Nowy kształt obiektu powoli rozrasta się i kurczy. Zaobserwowano paprociowate rośliny rosnące na i wokół obiektu. Siódma minuta, 10 sekunda. Pomieszczenie zostało kompletnie pokryte rozmaitymi roślinami, trawami i paprociami. Większość gatunków jest nieznana. Siódma minuta, 55 sekunda. Listowie jest ekstremalnie gęste, wiele roślin dosięga sufitu. Kopiec pozostały po pierwotnym obiekcie, powiększył się i nadal rytmicznie zwiększa się i kurczy. Ósma minuta, 30 sekunda. Rośliny przyjmują żółtawą barwę, jakby więdły. Dziesiąta minuta, 30 sekunda. Wszystkie rośliny w pomieszczeniu testowym obumarły, szybko rozkładając się na kompost. Kopiec nadal rozrasta się i kurczy, urósł również do około 2 metrów szerz i wzdłuż. Jedenasta minuta. Na kompoście powstałym z roślin zaczęły rozwijać się różne grzyby i pleśnie. Duże otwory, podobne do ust wraz z zębami, pojawiły się na rosnącym i kurczącym się kopcu na środku pomieszczenia testowego. 13 minuta, 30 sekunda. Zwiększająca się różnorodność grzybów w pomieszczeniu. Formacje grzybowe rosną na siebie nawzajem i na kopcu pozostałym po pierwotnym obiekcie, który wciąż rośnie i się kurczy. 15 minuta. Zauważono rękopodobne obiekty rosnące w parach na zewnątrz kopca. Grzyby w pomieszczeniu wciąż bujnie się rozwijają. 16 minuta, 10 sekunda. Wydaje się, że rękopodobne obiekty wykształciły oczy. Niedługo po otworzeniu oczu obiekty odczepiają się od centralnego kopca i uzyskują mobilność. Zaobserwowano ręce wlokące się w kierunku konkretnych odmian grzyba, odłamujące kawałki i wlekące siebie wraz z tymi kawałkami do ustopodobnych otworów. 18 minuta. Większość materiału grzybowego zanika przez coraz więcej rąk, które karmią nimi centralny kopiec. 19 minuta, 30 sekunda. Zaobserwowano rozwój rozmaitych pędów roślin. Wszystkie gatunki są kompletnie niemożliwe do zidentyfikowania. Jedynymi pozostałymi naroślami grzybicznymi są te na suficie. Żółtawe opary zaczynają wydobywać się z masy w centrum. 21 minuta. Jeden z organizmów poprzednio zakwalifikowany jako roślina wydaje się uzyskiwać mobilność. Organizmy wydają się wyrastać z niewielkich, stacjonarnych roślin podstawowych do mobilnych form dojrzałych, które używają kilku ząbkowatych wici do pełzania po pomieszczeniu.
zaobserwowano, że łuskają zarówno ściany, jak i sufit pomieszczenia testowego. Mimo iż są dwa razy mniejsze od organizmów rękopodobnych, roślinopodobne wydają się posiadać ostre szczęki, których używają w celu niszczenia i konsumpcji większości istot rękopodobnych. 23. minuta. Roślinopodobne zaczynają pochłaniać rękopodobne, wciąż wyrastające z centralnego kopca, już w momencie wytworzenia u nich działającego oka. 23. minuta, 40. sekunda. Zaobserwowano, że roślinopodobne karmią usta w centralnym kopcu naroślą z sufitu. 26. minuta. Roślinopodobne najwyraźniej rozmnażają się płciowo poprzez bezpośrednie dostarczanie pyłków. Życie w pomieszczeniu wydaje się ograniczone do trzech pozostałych gatunków. Ruchliwe roślinopodobne, narośl grzybowa na suficie i centralny kopiec na podłodze. 28. minuta, 32. sekunda. Nagranie kończy się. Koniec testu pierwszego. Test drugi. SCP-407 odtwarzany przez 28 minut 32 sekundy. Wewnątrz pomieszczenia jeden personel klasy D niewysterylizowany. 25 sekunda. Obiekt zgłasza uczucie ukojenia muzyką oraz bycie silniejszą i bardziej ożywioną. 45 sekunda. Plamy wątrobowe i blizny zauważone wcześniej okazują się znikać. 2 minuta, 20 sekunda. Obiekt wydaje się fizycznie urosnąć o około 2,5 cm. Zauważalny jest wzrost muskulatury. 3 minuta, 40 sekunda. Obiekt zgłasza bóle jelitowe. 4 minuta, 20 sekunda. Obiekt zaczyna wymiotować. Widać, jak z wymiocin wyrastają rośliny, które powoli zakorzeniają się w podłodze. 4 minuta, 50 sekunda. Obiekt zaczyna wykształcać wysypkę i narośla na skórze. 5 minuta, 30 sekunda. Poważne zmiany skórne. Obiekt oddycha ciężko, błagając o pomoc. Zgłasza ogromny ból. 6 minuta, 10 sekunda. Obiekt pada na podłogę i zaprzestaje ruchu. 6 minuta, 45 sekunda. Ciało obiektu zostaje szybko pokryte czymś, co wydaje się być infekcją grzybiczną. Wzrost rośliny zaobserwowany w ustach, a później oczodołach obiektu. 7 minuta, 30 sekunda. Nie możesz rozpoznać obiektu pokrytego pleśnią i pędami roślin. Ciało rozpada się, podczas gdy drzewo bananowe wyłania się z zręczności obiektu i osiąga dojrzałość w przeciągu kilku sekund. 8 minuta, 45 sekunda. Wzrost roślin i grzybów zaczął rozprzestrzeniać się po pomieszczeniu testowym. Podłoga pokrywa się czymś, co wygląda na mech i chwasty. 9 minuta, 30 sekunda. Pojawiło się wiele pędów, łodyg, krzaków, a nawet małych drzew. Drzewa bananowego nie można już rozpoznać. Zgrubiało i zostało pokryte listowiem oraz nalotem grzybicznym. 10 minuta, 30 sekunda. Powietrze jest ciężkie od pyłków i zarodni. Wgląd do pomieszczenia jest utrudniony. 11 minuta, 30 sekunda. W pomieszczeniu słychać ruch. Zaobserwowano mnogość niewielkich stworzeń insektopodobnych. Stworzenia wydają się składać z tkanki roślinnej. 17 minuta, 30 sekunda. Przez ostatnie 6 minut zaobserwowano, że stworzenia gwałtownie mnożą się i dojrzewają, zabijają i zjadają inne stworzenia, po czym same zostają zjedzone. Ich rozmiar z czasem powiększa się. 19 minuta. Zaobserwowano średniej wielkości ssakowate. Wydają się być człekowate i przejawiają podobieństwo do początkowego testera. 21 minuta. Zaobserwowano znacznej wielkości grzyb wyrastający z jednego z ssakowatych. Koniec grzyba otwiera się gwałtownie, wypuszczając białe zarodniki. 22 minuta. Rozwój roślin pozostaje bujny, ale wszystkie zaczynają pokrywać się warstwą pleśni. Roślinne stworzenia wydają się umierać powoli z nieznanych przyczyn, po czym pokrywają się pleśnią.
23 minuta. Ssakowate poddają się jako ostatnie. Ulegają znacznemu rozkładowi i pokrywają się tą samą pleśnią. Ciała kurczą się i rozszerzają, jakby oddychały. Pędy szybko wyrastają z ciał, wybuchając zrodnikami, po czym równie szybko giną. 28 minuta, 32 sekunda. Taśma kończy się. W pomieszczeniu nie zaszły żadne zmiany od czasu pojawienia się pleśni. Pomieszczenie zostaje poddane rygorystycznemu oczyszczeniu antybiologicznemu. Pobrano próbki pleśni. Patrz dodatki 407-01, 407-02. Koniec testu drugiego. Dodatek 407-04. SCP-407 zostaje usunięty z systemu przez organizację znaną jako Ręka Węża. Usunięte zostały również wszelkie znane kopie zapasowe SCP-407. Szczegóły w raporcie powypadkowym X-23. Raport powypadkowy X-23. Ośrodek Fundacji SCP o numerze 19 został naruszony przez członków operacyjnych z organizacji znanej fundacji jako Ręka Węża. Naruszenie ośrodka 19 wydaje się być drugim z dwóch włamań na posesję SCP dokonanych przez znanego fundacji jako LS. Ten osobnik był odpowiedzialny za poprzednie naruszenie bezpieczeństwa, koordynując wykradzenie SCP-268. Pomimo iż z nagrań kamer bezpieczeństwa jasno wynika, że SCP-268 było zamieszane w tę infiltrację. Jak się okazuje, intruz znany jako LS zwyczajnie wszedł do ośrodka 19. Wtargnięcie zdawało się mieć na celu użycie SCP-914. Wiedza na temat użycia SCP-914 przez intruza może być wywnioskowana jedynie dzięki temu, że przeszkodził on doktorowi w czasie rutynowych badań. Doktor wydaje się być, przez co straty dokonały się jedynie w personelu. Zdaje się, że właśnie wtedy usunięto z systemu fundacji SCP-407, więc można jedynie założyć, że dokonały tego osoby zamieszane. Nie wiadomo jednak, czy zostało ono całkowicie zniszczone, czy przejęte przez tą grupę. W pomieszczeniu SCP-914 znaleziono krótką, wydrukowaną notkę. Owa notka jest obecnie jedynym wglądem, jaki fundacja posiada w grupę odpowiedzialną za ten incydent. Zobacz dokument X-23-01. Dokument X-23-01. Drodzy panowie z fundacji, kryjecie się za bronią i protokołami, desperacko zakuwając w kajdany to, co nieznane, sami tkwiąc w swych misternie utkanych, żałosnych klatkach strachu i ignorancji. Uważacie się za pasterzy chrujących stado niemądrych przez noc, ale jesteście tak wstrząśnięci wątpliwościami i strachem, że w swej terminowanej arogancji zamierzylibyście się z próżności na przykucie słońca do nieboskłonu, aby tylko powstrzymać codzienną noc. Nawet niosące uwolnienie anioły trzymacie zamknięte w trzech cyfrach i czterech ścianach. Czyż nie widzicie ślepoty, która każe wam iść, wymachując waszym ostrzem? Czy w dniu ostatecznym również chcielibyście, aby spętali samego czarnego sutra pomerami i nauką, skazując się na przegniłą stagnację, podczas gdy wy wstrzymywać będziecie jego święty ogień oczyszczenia? Nie proszę, byście nie działali. Róbcie to jednak ze światłością i sercem. Nie należy być ani owładniętym przez mrok, ani oślepionym przez światło, ale kroczyć pewnie w zmierzchu i spoglądać ponad podziały. Przejdź przez świat ognia łosą stopą, a pozbędziesz się blizn, o których istnieniu nawet nie miałeś pojęcia. Niestety, w swych strachach nie uda wam się dojrzeć pradawnych bogów, którymi wszyscy jesteśmy, i niezdolni będziecie do zaakceptowania tej suwerenności, odrzucając zarówno myśl, jak i to, że zabrały to człowieka dalej niż doczesność. Nie bądźcie tacy skorzy do powstrzymywania fal nieubłaganej destrukcji, gdy depczecie dzielną trawę, która była na tyle odważna, by rosnąć w monochromatycznym świecie, który życzycie sobie wybrukować. Taka ślepota dusi chaos. A czymże jest chaos, jeśli nie życiem? Zostawiam wam jedną, ostateczną prawdę. Ogród jest miejscem węża.
bożkowie strachu i porządku, którzy przychodzą spacerować w chłodnym powietrzu wieczornym, są jedynie gośćmi. Umiejcie dostrzegać zło kryjące się w świetle i aromatyczne piękno najbledszego kwiatu ciemności. Podpisane uniżenie L.S. Postscriptum. Podziękujecie mi za usunięcie tego, co zwiecie 407.